Witamy Państwa bardzo serdecznie w magazynie Sport 13. Ze mną dziennikarz WP Sportowe Fakty Dawid Siemieniecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Dawid, jesteśmy trochę więcej niż 24 godziny po spotkaniu w Słupsku. Przegrywamy tam niestety 99-78. Pierwsza połowa wyglądała dobrze. Wygraliśmy tą pierwszą połowę, natomiast w tej przerwie to powiedziałeś, że no, na razie trzymają nas rzuty trzypunktowe i musimy szukać punktów no, gdzieś bliżej kosza, bo inaczej ten mecz nam ucieknie i będziemy w dużych kłopotach. No i te kłopoty stały się faktem, ale myślę, że też duża w tym tak jakby zasługa w cudzysłowie no, Mateusza Zębskiego, bo kiedy straciliśmy Mateusza, no to nie mieliśmy kim walczyć pod koszem, a rozmawialiśmy właśnie o podkoszowych ze Słupska i ta różnica była wyraźna, wyraźnie przegrana zbiórka. Rzuty przestały wpadać trzypunktowe, mimo tego, że ten procent skuteczności był naprawdę bardzo dobry, ale niestety bolesna dla nas porażka, bo spodziewaliśmy się jednak czegoś lepszego. No trudno było się spodziewać czegoś innego, tak zważywszy na to, że w ostatnich tygodniach naprawdę byliśmy równorzędnymi przeciwnikami dla każdego rywala, z którym się spotkaliśmy, tak? Od momentu porażki w Toruniu, też dość bolesnej, było widać, że ta gra poszła w dobrym kierunku. Od tamtego momentu bilans 5-2 i to te dwie porażki, o których wspominaliśmy wielokrotnie, ze Stalą i ze Spójnią, no minimalne, tak? A tutaj dostaliśmy bolesną lekcję. I już od samego początku było widać, że to będzie bardzo trudny mecz, bo pomimo, że to my na przykład prowadziliśmy po pierwszej połowie, to właśnie te procenty troszeczkę mnie niepokoiły, tak? 6-19 za 2, gdzie mieliśmy bardzo duże problemy z wykończeniem chociażby kontrataków, tak? Czy wydawało się jakichś prostych layupów, natomiast trójki trafialiśmy jak natchnieni i w sumie paradoks też polega trochę na tym, że w drugiej połowie ten procent, oczywiście było mniej tych trójek o 3, tak? Ale finalnie w całym meczu to było 17, 10 w pierwszej połowie, 7 w drugiej. No ale w dalszym ciągu nie potrafiliśmy zdobyć punktów bliżej kosza, tak? No nie da się w dzisiejszej koszykówce wygrać tylko i wyłącznie trójkami. Boleśnie się o tym przekonaliśmy. Przecież w całym meczu trafiliśmy bodajże 9 rzutów tylko za 2. No to w tej pierwszej połowie, która w tym względzie była kiepska, no to co powiedzieć o drugiej połowie, gdzie trafiliśmy 3 rzuty za 2. No bardzo dobrze zespół Słupski nas tutaj czytał. Mieli rozpracowanych naszych podkoszowych w najdrobniejszych szczegółach, tak więc inni gracze też próbowali się tam przedrzeć w strefę podkoszową, ale nie wychodziło im to po prostu, a w momencie, gdy no, nie było Mateusza Zębskiego, to nie było komu gdzieś takim swoim, nie wiem jak to nazwać, ale wiemy jak gra Mateusz, tak? On się po prostu nie boi. On ma taką niesamowitą pewność siebie i chociażby wynik na tablicy wskazywał plus 20 czy też minus 20 dla jego zespołu, to on po prostu bierze piłkę pod pachę i robi swoje, tak? Bez względu na to, jakie są okoliczności. A tego nam po prostu wczoraj zabrakło w momencie, gdy no, ten wynik zaczynał nam odjeżdżać. Trójka nie siedziała, bo w tej drugiej połowie oczywiście ten procent nam się pogorszył, no i nie było nikogo. Kto by tą grę po prostu wziął na swoje barki i pociągnął? Dawid, już troszeczkę zacząłeś, ale właśnie chciałem poruszyć jakby dwie kwestie. Pierwsza to jest właśnie Mateusza Zębskiego, gdzie chwalimy go co mecz. Mateusz może nie jest jakimś super efektownym graczem i nie rzuca się w oczy, powiedzmy, na parkiecie. My oczywiście no, wiemy, jakie mamy ogromne korzyści z tego, jak przebywa na boisku. No i wczoraj zagrał 10 minut, ale w ciągu tych 10 minut zdobył 8 punktów, miał 2 asysty i byliśmy w grze. Tam był ktoś, kto mógł się pobić pod tym koszem. Oprócz oczywiście Klawsa, bo Klaws też mógł co robić. I tracimy Mateusza i tracimy serce obrony.
tracimy do taką agresywność pod koszem. No i ciężej nam było oczywiście bronić. I druga kwestia właśnie, bo wszyscy się bardzo zgodzimy, że przegraliśmy ten mecz pod deską. I czy to był pierwszy mecz, twoim zdaniem, czy to był pierwszy mecz w tym sezonie, gdzie drużyna przeciwna bardzo uwydatniła nasze braki właśnie pod tą strefą? No na pewno tak można wnioskować po tym spotkaniu. Już od dłuższego czasu no doskonale wiemy, że no nie mamy szerokiej rotacji podkoszowej. Tak? Na ostatniej konferencji po meczu z Arką też podpytywałem trenera Gronka właśnie o kwestie tutaj możliwości wzmocnienia i trener wspomniał, że na razie to wzmocnienie planowane nie jest wprawdzie, ale miejsce na jednego obcokrajowca jeszcze w zespole jest, bo wiadomo, że rynek Polaków to jest tak hermetyczny, że nie ma możliwości za bardzo kogo wyciągnąć. Natomiast no, to było takie jakby, powiedzmy sobie szczerze, takie teoretyzowanie, tak? I podpytywanie ewentualnie, ale wczoraj faktycznie przekonaliśmy się, że to wzmocnienie prawdopodobnie byłoby potrzebne w zespole, bo w momencie, gdy wypadł Mateusz, który i tak jest przecież oszukaną czwórką w tym zespole, tak. Bo tak naprawdę jest bardziej graczem z pozycji 3, ewentualnie grający na czwórce, ale u nas od początku sezonu gra tą czwórkę, więc na pewno to nie jest w 100% dla niego naturalne, ale też jest takim graczem, który potrafi się odnaleźć. Ale no to jednak nie jest lek na całe zło, tak? Bo typowymi podkoszowymi jest tylko Klaws i Alam, którzy są podkoszowymi o zupełnie innej specyfice, tak? I jeśli mamy oceniać grę podkoszową naszych zawodników w zespole, to prędzej Mateusz Zemski jest podkoszowym niż Alam Herr, no, chociaż dzieli ich kilkanaście centymetrów, bo widzieliśmy wczoraj bardzo duże problemy Alana, tak? Praktycznie jeżeli mu po prostu nie siedzi trójka, no to niestety, ale w tym ataku jest mało przydatne, żeby nie powiedzieć kompletnie nieprzydatne, no bądźmy szczerzy, ale wczoraj kilkakrotnie dostał piłkę do gry tyłem do kosza i pomimo krycia przez Garetta, który też jest dużo niższy od niego, no nie był w stanie po prostu grać. Odbijał się od graczy pod koszem. Tak, to już widzieliśmy przeciwko Arce, gdy odbił się w takim jednym z wejść podkoszowych od Adriana Boguckiego. Faulu tam nie było, a wczoraj to mam wrażenie, że zawodnicy ze Słupska jakby zapraszali go do tej gry tyłem. To, że my nie graliśmy tyłem do kosza, jeśli chodzi o grę podkoszowego, kiedy na parkiecie był Klaws, nie wynikało z tego przecież, że nikt nie chciał mu dać piłki, tylko był po prostu od tych podań bardzo dobrze odcinany, była zamykana mu ta droga. Ale kiedy był Alan, to naprawdę odniosłem takie wrażenie, że zawodnicy ze Słupska zapraszali go do tej gry tyłem do kosza, bo wiedzieli, że będzie miał olbrzymie problemy z tym, żeby zdobyć punkty w tej sytuacji i to była dobra taktyka. Od początku sezonu pomysł na Alana był taki, że on miał właśnie rozciągać tą grę, czy miał być takim bardziej mobilnym graczem, który będzie straszył gdzieś rzutem za trzy, rozciągał tą obronę rywala. Wczoraj miał 0 na 5, więc nawet i z dystansu, czy też z półdystansu, czy pod koszem kompletnie nic mu nie wychodziło. Natomiast bardzo udany mecz miał wczoraj Michał Krasowski, najlepszy w swojej karierze. Wczoraj był taki Michał, którego byśmy chcieli oglądać, no ale chcielibyśmy też na koniec spotkania cieszyć się ze zwycięstwa i myślę, że Michał też również chciałby brać udział w takich spotkaniach, bo co z tego, że zagrał super mecz i trafił 5 trójek, 15 punktów, skoro no, widzieliśmy na konferencji pomeczowej, zadowolony nie był. No, nie był zadowolony, bo i zadowolony być nie mógł w żadnym wypadku. Natomiast no, zobaczymy, w którą to stronę u tego gracza pójdzie, bo wiemy doskonale, że potrafi rzucać za trzy, co wczoraj udowodnił. Udowadniał to już wcześniej, ale niestety bardzo rzadko, tak? Te piłki bardzo często mu się gdzieś nieszczęśliwie wykręcały ją po prostu z kosza. Ale wczoraj, pomimo tego, że miał najgorszy plus minus w zespole, tak? Bo to też jest statystyka tutaj, taka, która rzuciła nam się w oczy, to jednak no miał te przechwyty. Wytrzymywał to ciśnienie, kiedy te trójki były potrzebne, to je dawał i tak naprawdę no, w drugiej połowie, to gdyby nie trójki Michała, to ten wynik by wyglądał na pewno dużo, dużo gorzej, tak? Bo świetnie w pierwszej połowie, jeśli chodzi o ten element, wyglądał Rod Kamfor. Po przerwie tylko jedna trójka, natomiast tutaj Michał był tym takim zawodnikiem, który kiedy trzeba było
gdzieś starać się jeszcze jakkolwiek utrzymać w tej grze, to po prostu dawał radę, więc miejmy nadzieję, że coś tutaj w psychice Michała może faktycznie się zmieni, że no doda mu po prostu ten mecz, pomimo że przegrany całościowo, to tak indywidualnie pewności siebie. Dawid, Andrzej Pluta, tylko 2 na 10 z gry. Może głupio to zabrzmi, że nie jesteśmy zaskoczeni, no ale... Coś się wreszcie jest, o czym ale chcesz tak, powiedzieć. Ale tak, stało się to regułą, że MVP tygodnia, kiedy dostanie ten czek na 500 zł, to ten mecz zwykle nie jest najlepszy, aczkolwiek no, na początku naprawdę dwie fantastyczne akcje. No ale jednak zabrakło gdzieś tutaj skuteczności. Ogólnie myślę, że każdy z zawodników będzie miał do siebie gdzieś tam dużo pretensji o ten mecz, bo mogło to całościowo wyglądać dużo lepiej. No ale kiedy traci się w drugiej połowie 59 punktów, to naprawdę bardzo ciężko o zwycięstwo, tym bardziej w tak gorącej hali, jaką jest hala Gryfi. Dawid, przed tym spotkaniem zadawaliśmy sobie po raz kolejny pytanie, czy też mówiliśmy sobie, że no kiedyś ci Czarni Słupsk muszą zacząć przegrywać i ostatnio faktem wygrywali te spotkania, ale mieli też bardzo dużo szczęścia i wydawało się, że być może to będzie ten mecz, gdzie w końcu przegrają. Natomiast no, wczoraj zagrali naprawdę rewelacyjne zawody. Trener Mantas nawet się pokusił o to, że być może to był nawet najlepszy mecz jego drużyny. Bobić, Marek Klasen, Markus Luis. No, świetnie się patrzyło na tych chłopaków na tym boisku, bo widać, że w tej drużynie funkcjonuje naprawdę wszystko. Ja się zgodzę z trenerem Czesnowskisem, że to był chyba naprawdę najlepszy mecz do tej pory Czarnych. Może były zwycięstwa te wcześniejsze w pierwszej rundzie, kiedy naprawdę piorunująco zaczęli i pokonywali te zespoły, które no, miały tutaj dominować w rozgrywkach i może i tak jest, tak? Bo i widzimy teraz, że Anwil jest z przodu i Stalówka jest z przodu. Ale właśnie Czarni są tym trzecim zespołem, który cały czas się trzyma tych dwóch ekip. Więc no naprawdę myślę, że tutaj w przekroju tego całego sezonu do tego momentu to świetnie się patrzy w ogóle na tego Beniaminka. Nie przypominam sobie, żebyśmy takiego wcześniej mieli, bo jeśli już ostatnio przed nagraniem, przepraszam, na nagraniu przed tym meczem mówiliśmy, że prawdopodobnie jest jakaś obniżka formy delikatna może w ekipie ze Słupska, bo te zwycięstwa nie są przekonujące, to ja myślę, że chyba każdy zespół życzy sobie takiej obniżki formy, tak, żeby w dalszym ciągu wygrywać. Może i po tillerach, po horrorach, może minimalnie, może po jakiejś szczęśliwie rozegranej ostatniej akcji w Lublinie, a może po bardzo przemyślanej ostatniej akcji w Lublinie, ale zwycięstwo to zwycięstwo, zwycięstw się nie sądzi, więc nawet jeśli jakiś delikatny problem w tej ofensywie był, jeśli chodzi o zespół Słupski, no to wczoraj widzieliśmy, że no nie ma już żadnego, tak? Beach znów trafiał swoje niesamowite rzuty. Ten rzut, gdy został sfaulowany i trafił po prostu za trzy, no to coś niesamowitego. Przepraszam, to nie był rzut za trzy, to był rzut za dwa, gdy został sfaulowany na pół dystansie przez Wesa. Wcześniej został sfaulowany przy rzucie za trzy i wykorzystał wszystkie trzy rzuty wolne. Marek Klasen w kluczowych momentach też jest po prostu zawodnikiem, który nie zawodzi. A widać, że Markus Luis świetnie się wkomponował w ten zespół po prostu charakteriologicznie i no gdyby nie miał wczoraj trochę pecha, to miałby prawdopodobnie wsad sezonu. Tak. Dobrze, Dawid, minęło te kilka minut. Przebrnęliśmy przez ten mecz. Zapominamy o tym, co się wydarzyło wczoraj w hali Gryfia. I teraz czas po prostu na derby. Czas na derby z Anwilem Włocławek. Czas na wielkie widowisko Wimobil, Łuczniczka. Czas na kilkutysięczną widownię tutaj w Bydgoszczy. Czas, myślę, że na świetne emocje i na wspomnienia. Kolejne, bo te ostatnie jeszcze z tego meczu właśnie w Łuczniczce wciąż w nas gdzieś drzemią. I przyjeżdża do nas Anwil Włocławek.
Więc no, drużyna, która jest w świetnych humorach i drużyna, która zagrała fantastyczny mecz w ubiegły weekend z aktualnym mistrzem Polski, zagrała, ograła swojego byłego trenera, trenera legendę Igora Milicicia we Włocławku, więc 107-88 to musi robić wrażenie, nie tylko wynik, ale i gra poszczególnych graczy, w szczególności Johna Matthewsa. No, prawda jest taka, że tutaj nad grą Matthewsa można się rozpływać tylko i wyłącznie po tym meczu. Ale cała reszta też naprawdę zagrała rewelacyjne zawody. Każdy dołożył od siebie naprawdę bardzo dużo, czy to po atakowanej stronie, czy po stronie defensywnej, żeby po prostu dwa punkty zostały we Włocławku i w tym spotkaniu no, Anwil nie miał słabych stron w żadnym wypadku. W tej pierwszej połowie... A zaczął bardzo słabo, prawda? Tak, tak, bo ta pierwsza połowa to naprawdę nie napawała optymizmem. Pierwsze minuty oczywiście, tak, bo później Anwil zdołał szybko, w miarę oczywiście wrócić tutaj do gry za sprawą przede wszystkim Matthewsa. Aczkolwiek tak jak wspomniałeś, tak, rozpoczęło się tak, że myślałem, że będzie naprawdę tutaj w drugą stronę taki wynik. Gdybym pewnie usłyszał końcowy sam rezultat, pomyślałby po tych pierwszych minutach, że pewnie Stal gdzieś tutaj pewnie prowadziła przez cały mecz, ale jednak nie i to jest właśnie to, co charakteryzuje zespół Anwilu w tym sezonie, niesamowity charakter, wola walki, niepoddawanie się w trudnych momentach. Na ich szczęście ten trudny moment przyszedł na samym początku meczu, tak? Więc jeśli ma się w głowie to, że ten czas nie ucieka nieubłaganie, tylko można spokojnie wracać do swojej koszykówki i nadrabiać straty, to jest zawsze zupełnie coś innego. No i właśnie dzięki temu Anwil to rewelacyjnie wykorzystał. No i wypunktował Stalówkę w ostatnich fragmentach, bo Matthews tak naprawdę wiedział, co ma robić. A w Stali no, troszeczkę nie było wiadomo chyba w pewnych momentach, kto ma tą piłkę wziąć i ewentualnie spróbować odmienić losy spotkania. 35 punktów w czwartej kwarcie zdobył Anwil i znokautował mistrza Polski. Cieszymy się na takie spotkania, bo myślę, że zawodnicy też się cieszą, bo w końcu się po to trenuje, aby w takich spektaklach występować. Także jest świetna ku temu okazja, aby poprawić sobie humory i owszem, nie jesteśmy faworytem tego spotkania, natomiast jest takie stare, dobre powiedzenie, że derby rządzą się swoimi prawami i myślę, że cała tutaj tego otoczka, tego spotkania i to, co się będzie tutaj działo, to wpłynie pozytywnie na naszych chłopaków. Także warto wybrać się w niedzielę do hali Łuczniczki, ten mecz o godzinie 15:30. Nie zapraszamy Państwa na emocje.tv, zapraszamy Państwa właśnie tutaj do hali. Dawid, tak w dwóch zdaniach, na co Ty szczególnie czekasz? Jakie są Twoje wspomnienia z tego pierwszego spotkania w tym naszym pierwszym sezonie? Jakiś taki smaczek, jeden, może maksymalnie dwa, bo tu na pewno się też dobrze przygotujemy i będzie dłuższy materiał w naszym studiu przedmeczowym. Na co czekam, to na pewno na Johna Matthewsa, bo trudno nie czekać na takiego gracza, zwłaszcza po takim występie. Nagrywamy ten program w poniedziałek wieczorem, ale jestem przekonany, że będzie odbierał na parkiecie hali w Bydgoszczy on czek na 500 zł, tak? Bo nie widzę innej opcji, żeby nie został MVP tej kolejki minionej. I jednocześnie, pomimo że oczywiście chciałbym, żeby to Enea Abramczyk-Astoria była zwycięska, no to nie życzę Matthewsowi bardzo słabego meczu po odebraniu czeku, tak? No bo chcemy, żeby ten zawodnik tutaj pokazał nam próbkę swoich naprawdę niemałych umiejętności. No natomiast jeśli mam się cofnąć wstecz do spotkania, które rozgrywaliśmy w pierwszym sezonie po powrocie do Ekstraklasy, po tym długim powrocie kilkunastoletnim, no to na pewno tutaj pojedynek Rickiego Lido z Chrisem Clyburnem, tak? Chris tutaj pokazał po raz pierwszy tak naprawdę próbkę swoich też niemałych umiejętności. Wiadomo było, że tutaj gwiazdami numer jeden na parkiecie w Bydgoszczy no byli, bo mieli być Tony Rotten właśnie i Ricky. Natomiast my mieliśmy swoje odpowiedzi, tak? Bo Chris pokazał, że naprawdę ma papiery na bardzo wysokie granie.
No i też na pewno nie można przejść obojętnie obok rzutu Mateusza Zemskiego zza linii połowy, więc to naprawdę były takie momenty, bo też Chris trafił, pamiętam wtedy, super ważną trójkę na koniec pierwszej połowy, więc no naprawdę, te buzzerbitery były czymś, co naprawdę podrywało tutaj kibiców z trybun i to jest, myślę, najlepsza forma promocji przed tym, co będzie w niedzielę, czyli te wspomnienia, jak to wyglądało i jak może wyglądać. Miejmy nadzieję, że tak wyglądać będzie. Tak, a jeszcze to ja może dodam taki jeden smaczek, bo do Bydgoszczy przyjeżdża Łukasz Frąckiewicz, nasz były zawodnik, który zanotował fantastyczny debiut w ubiegłą sobotę. Zagrał naprawdę świetne zawody i cieszymy się przede wszystkim z tego, że Łukasz już jest zdrowy i czekamy oczywiście na Łukasza tutaj w Bydgoszczy, także to będzie taki dodatkowy smaczek, że Łukasz, który wywalczył dla nas też tą Energa Basket Ligę, zagra przeciwko nam, ale myślę, że tych smaczków będzie na pewno dużo, dużo więcej, o czym powiemy i zapraszamy oczywiście na nasze studio przedmeczowe, które ukaże się być może wcześniej niż zwykle, ale o tym będzie informacja na pewno na naszych social mediach i te social media w tym tygodniu naprawdę bardzo warto śledzić i wyczekiwać tego widowiska. Także zapominamy o tym, co wydarzyło się w niedzielę, w ubiegłą niedzielę, natomiast czekamy z dużą niecierpliwością, co wydarzy się na parkiecie w hali Immobile Łoczniczka i z pełną wiarą przystępujemy do tego jakże prestiżowego i mamy nadzieję pełnego emocji widowiska. Dokładnie tak. No, powiedzmy sobie szczerze, po takim meczu w Słupsku, gdzie nie wychodziło nam po zmianie stron nic, no to nie pozostaje nam nic innego, tak jak wspomniałeś, jak tylko o tym zapomnieć. Miejmy nadzieję, że prawdziwym obliczem naszej drużyny są te dwa ostatnie miesiące, takie wyniki osiągane w tym czasie. A że wykładnikiem nie jest ten pojedynek w Słupsku, który po prostu, miejmy nadzieję, no najzwyczajniej w świecie nie wyszedł i z Anwilem będzie, mamy nadzieję, nowe otwarcie. Tak jest. Także zapraszamy Państwa do hali. Wiemy, na pewno jesteśmy w 100% o tym przekonani, że przyjedzie liczna rzesza kibiców z Włocławka, także warto było, abyście Wy też pojawili się w jeszcze większej liczbie właśnie w tutejszej hali i pomogli naszym zawodnikom w odniesieniu 10. zwycięstwa w Energa Basket Lidze. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Tomasz Terlecki. Dawid Siemieniecki. Do zobaczenia.